Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 18 odcinku z serii City Skylines na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podnosimy populację do 8500 na Hama. Tym razem już nic nie przeszkadza nam w podniesieniu populacji do takiego poziomu. Tu jeszcze tylko rury się poprowadzi i mamy wsio. Dobra. Dajcie mnie te populacje. A tu potrzebujemy kolejną estakadę tymczasem. I tutaj ona jest za ile? 1740. Okej, spoko. Raz, dwa. Dotąd. I dotąd, tak. Czy tu się nie włączyły gdzieś światła? No, oczywiście, że się włączyły. A jakżeby inaczej? Tutaj wrzućmy tylko stop. Tutaj też wrzucimy stop. I zaraz to mamy, zaraz mamy wieżowce. Yeah, bitch! No, jeszcze 13 ludzi. Jest! Mamy to! Mamy to! Dobra, a więc pierwsze co to wypalarnia odpadów. Jedziemy, niech wypalają odpady. Dobra, wrzućcie mi drugie tempo gry. Podatki, planowanie przestrzeni. Co tu jest wymagane? O, tu jest populacja 12 tysięcy wymagana. Okej, rozumiem. Ale chwila, moment, ej, chwila. Ale nie, to są te smart house'y, a nie eko budynki. Dobra, dobra, to ja się tym za bardzo nie przejmuję. To co, to teraz po kawałku możemy obkrajać te dzielnice. I tym samym wymuszać na ludziach przenoszenie się tutaj, do tej części miasta. Tak, żeby całą populację powoli, powoli skupiać tutaj, w tym obszarze. No, cel osiągnięty. Tylko, kiedy robicie coś takiego, to musicie pamiętać o tym, że nie wolno tego zrobić na zasadzie, że fru, cała dzielnica nagle wywalona, nie? I tyle.
bo wtedy dostaniecie zapaści gospodarczej i wasze miasto bardzo szybko zbankrutuje w takiej sytuacji, jeżeli coś takiego zrobicie. Dlatego ja właśnie robię to tak kawałek po kawałku, kawałek po kawałku. Dobra, gdzie jest hałas niby? Okej, no na tej drodze jest hałas, okej. Okej, rozumiem. Okej, ja to rozumiem. Teraz to zrozumiałem. Jest też sektor biurowy, to mi się też podoba, że mamy dostęp już do czegoś takiego. Dobra, tu kawałek po kawałku będziemy wymieniać tą drogę, to znaczy te sektory, i tutaj będziemy też wymieniać drogę od razu. Dobra, więcej wieżowców się buduje, a my zabieramy się znowu tutaj za prace terenowe. No bo tutaj trzeba pozbierać resztę tej ziemi, więc zabierzmy się tutaj za prace terenowe i zacznijmy wybierać ziemię stąd. Za dużo ziemi, dobra. Przesypujemy zatem ją tutaj. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Krematorium. A, jest dopiero przy 18 tysiącach dostępne. Okej. Don't you want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our three-day sleepaway camp is the perfect place to strike it rich. Who are we? Dobra. We're the number one dream makers in the region. And you are a motivated, driven, confident individual who has a desire. I teraz naszym zadaniem jest pozbyć się wszystkich odpadów. A więc opróżniamy to wysypisko. Kasujemy jedno po drugim, systematycznie. Oj, to są bardzo duże budynki. One of all the letters we received today comes from Earth, from my old astrophysics professor Aldous Lincoln. To są bardzo duże budynki. It must be fascinating. You will inspire your listeners to examine thrilling realms across space, time and matter. You are always tu nie dam rady tego wepchnąć nigdzie, szkoda. Take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln. A co by jakby tutaj jakby tu wcisnąć? No jak nic muszę tu po prostu wcisnąć to. Tutaj dajmy kolejne budynki usługowe o wysokim zagęszczeniu. Okej, tu widzę, że coś nam się podpaliło. A tak, nowa ziemia dostępna, to wiem, ale to mnie nie interesuje w tym momencie. W tej chwili nie potrzebujemy nowej ziemi. Świeżo palona ekokawiarnia. O, to tutaj bym chodził. Tu bym często był. Hostel ekosklep. Okej, spoko. To nawet fajnie wygląda. Nowy budynek? Jaki?
Aha, za jezdnię autobusów na biopaliwo. No, ale my na razie nie mamy jeszcze żadnego poziomu gotowego w całości, w sensie całego okrągłego, więc no na razie. Dlatego my na razie tutaj wstawiamy więcej wieżowców mieszkalnych. O, tutaj widzę, że mogę wstawić nawet trochę większe te wieżowce teraz. Co mi tutaj zaś spamuje tyle? Aha, metro też mam. O, nad metrem będziemy musieli w przyszłości pomyśleć. Urząd pocztowy. No, ta poczta tutaj, to powiem wam, to jest intrygująca rzecz. Kolejna rzecz, którą tak naprawdę muszę się zająć, a nie mam miejsca za bardzo, żeby to stawiać. Ta sortownia. No, sortownia to jest ogromny budynek. To nie ma miejsc, nie ma opcji, żebym ja to tu wstawił teraz. Jeszcze te spajki, co tak tnie dzisiaj? Kurczę, Surviving Barsa, jak nagrywałem, to wszystko pięknie działało, nie? O, wieżowce zaczynają wyglądać coraz lepiej. A jak my stoimy tutaj z edukacją? O, a nie, to są szkoły podstawowe, okej, okay, a szkoły średnie? Oj, 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 bardzo źle. Bardzo źle to wygląda ze szkołami średnimi, muszę przyznać. Okej. Okay. Z racji tego, że tak to kiepsko wygląda ze szkołami średnimi, no to tutaj odznaczamy kolejne sektory, gdzie nie mogą mieszkać. Ja chcę ich tu wszystkich widzieć. W tej części miasta chcę widzieć tych wszystkich mieszkańców. Robimy im deportację teraz wszystkim. Deportacja zawsze na propsie, ne? Stare, sprawdzone sowieckie metody. Uwłaszczenie, wywłaszczenie, tego typu sprawy, ne? No proszę, i już zaczęli się rozbudowywać. Teraz wyobraźcie sobie, jak Vertica będzie ładnie wyglądać, kiedy te wszystkie wieżowce będą naprawdę wysokie. Czy tutaj jest jakaś droga, którą mógłbym. A, to jest tylko autostrada. Ale tu jest. Ej, tu jest autostrada. Nie, co to jest? Autostrada dwukierunkowa z ekranami akustycznymi. Czy teraz to zmniej. O, tak, teraz hałas się zdecydowanie zmniejszył. Zupgrade'ujmy jeszcze tą drogę. Jak widzicie, te drogi z drzewami też znacząco zmniejszają hałas. Co za tym idzie, oczywiście nasi mieszkańcy są bardziej zadowoleni. No i wiecie, na co pora? Pora na podateczek. A? Wzrost, wzrost, wzrost. Tak. 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 Wprowadzamy nowy ład w naszym mieście.
tym, że mamy bardzo wielu niewykształconych ludzi i to mi się nie podoba. To nie jest dobre, co tu widzę. Kurczę, powiem wam, że no, zastanawiam się teraz nad tą edukacją, jak to tutaj jakoś sensownie zrobić, no bo oczywiście mógłbym zrobić po prostu tutaj szkołę, chociaż ta szkoła społeczna mnie tutaj interesuje. Jest wprawdzie droższa, ale zużywa dużo mniej wody i energii. Dobra, na bibliotekę nie mam na razie miejsca. Tu jest szkoła średnia. Chwila, a gdzie ja mam... Aha, tu mam szkoły podstawowe. Chwila, moment, wycieczki, autobusy, a gdzie się ustawiało gimbusy? Chyba w autobusach się to ustawiało, nie? No chyba tak. Zaraz sprawdzimy. Stawmy tutaj szkołę jedną. Tu szkoła średnia się jakoś tak zakwaterowała. Niech druga szkoła średnia jest tutaj. Porozciągajmy tutaj trochę. Drogi, o tak, teraz dajcie mi tutaj tą drogę i upgrade tej drogi. O, więcej wieżowców, ekstra. Z jednej strony to musi być tutaj przechlapane, na przykład mieszkać tu i mieć klif za ścianą, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, że ktoś mieszka tutaj, na takim wysokim piętrze, ale ma ścianę, ma drogę praktycznie zaraz na poziomie oczu, nie? Nie ma się takiego poczucia życia tak wysoko. Dobre dla ludzi, którzy nie lubią mieszkać wysoko, tak jak na przykład moi rodzice, oni bardzo...
Was ist das? Jakim cudem taka ohyda tu powstała? Chwila, no. Wezmę to jakoś, ukryję, ale jak takie paskudztwo tu powstało? To za szkarada. O, straszne, straszne. Jak tam nasze wieżowce? Powoli się rozwijają. Nie w jakimś fenomenalnym tempie. Widzę też, że moje dochody bardzo spadają. Co może być tego powodem? Nie wiem, nie wiem. Ale nie podoba mi się ten fakt. Dobra, rosną znowu. Nie wiem, co było powodem takiego gwałtownego spadku tych dochodów. A zmienimy tą drogę na taką. Czy to jakoś się wpłynie na dostępność szkoły? Ej, ja chyba czegoś nie rozumiem, nie? Kurde, poważnie, ja chyba jestem za głupi, nie? Żeby zrozumieć niektóre mechaniki tego, jak to tutaj działa. Bo wychodzi na to, że zbudowanie dróg jednokierunkowych zmniejsza dostępność danego budynku, ale jak już tą samą drogę zrobimy dwukierunkową, no to już jest bardziej dostępne. Okej, nie wnikam. Dobra, tu mamy kolejną część, która musi zostać przerobiona. Na część o wysokim zagęszczeniu. Dobra. I upchnąć mi tu teraz całą tą populację. Stąd wywalamy oczywiście część populacji. Kasujemy na przykład tą część. I tą część. Kasujemy tutaj te domki. A jak tam nasze wysypiska? Opróżniane. Subcio. Jak stoimy z przetwórstwem odpadów? Stan przetwarzania śmieci? Jest ok.
niestety moje dochody bardzo spadają i nie rozumiem, dlaczego tak bardzo się te dochody wahają. Co jest tego powodem? Nie wiem, czy to, że przebudowuje te doły, czy jak? Chyba to jest powodem. Ale nawet jeśli, to podejrzewam, że to jest powód tylko czasowy. A, ja tu jeszcze mam pożyczkę, która mi się spłaca cały czas. To też pewnie dlatego. Okej, tu widzę, że kolejny budynek się upgrade'uje. O, widzicie? To jest właśnie to. To jest to, że te budynki będą coraz wyższe teraz. Przy każdym poziomie upgrade'u. I będą coraz lepiej wyglądać. Tylko kurczę, jakie tu wydatki nagle się zaczęły pojawiać. Dlaczego? Aha! Bo ja zamieniam te niskie. Tą niską zabudowę na wysoką, ale podatków to już nie podniosłem do takiego samego poziomu. No tak, noob. Okej, tu wygląda to w miarę dobrze. Ja tylko ten most mnie irytuje, który powstał. No najgorsze jest to, że nawet nie dam rady tak tej drogi tutaj teraz fajnie pociągnąć. Chyba, że... Nie no, chwila, sprawdźmy. Jakbym zburzył... Wysypałbym... O! Fajnie, park wbił wyższy poziom. Sprawdźmy to, jakbym wysypał tak. O, nawet się udało. Tylko pewnie światła powstały. No, światła powstały jak zawsze, ale to spoczko. Teraz możemy wziąć i wyrównać tutaj fajnie ten kawałek. O. I już jest spoko. Tylko te dochody mnie cały czas intrygują. Dlaczego tak zaczęły bardzo spadać? Okej, opróżnianie zostało zakończone, więc burzymy. Czterdzieści osiem, łącznie 96 000 na tydzień. Mamy produkcję 124 000, czyli potrzebowałbym jeszcze jedną spalarnię. Opróżniamy kolejny budynek, kolejne wysypisko. Widzę, że kurczę, te dochody szaleją. Te dochody naprawdę szaleją i ja kompletnie nie ogarniam, dlaczego tak się dzieje, nie? O dostępności tych szkół to już w ogóle nawet nie wspominam, bo w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego ten system tak to liczy. Ale zrobimy eksperyment. Wstawmy wszędzie drogi normalne, tak? Wstawmy wszędzie normalne drogi zbudujmy. She'll hook you with her smile.
and hook you again with their curved toes used to grasp trees in the wild. After that, take a Zróbmy eksperyment. A new type of bird previously identified as a different type of bird due to a zoological error. Fun for the whole family. Book now and get a free handful of pellets to feed the fish. Limit 4 per family while supplies last. We'll look forward to seeing you where the animals live in rooms painted to look like home. The City Zoo. Banhammer Bank. We want you to trust us with your money. Nie mam do końca wszystkich tych wszystkich. Aha, ale to są dorośli. Aha. Imagine planting a money tree in the ground. Okej, na razie niech to tak jest. Imagine if you had a money pet and you fed it more money and after digesting it would okay. You want to go money fishing, so you use a little money to catch a big money. You know, just come in and talk to us. We have even more metaphors that allow us to avoid saying what we really do with your money. Banhammer Bank. Feed the money monster. I'm Panem Askelin of Mars Official Radio. Lean back. Dobra, i teraz chwila, bo tutaj... Aha, tutaj tak, okej. Tutaj teraz bierzemy, ale nie upgrade, tylko... Tutaj. Tutaj. Tu musimy wyznaczyć teraz kolejne strefy, gdzie droga będzie. Kawałeczek tylko potrzebuję, o, za dużo ziemi. O kurczę, no. Pojemność tej wywrotki jest trochę uciążliwa, przyznaję. Ale na pewno nie jest tak uciążliwa jak te szalejące dochody. I to mnie najbardziej denerwuje, że potrafię mieć czasami po plus 500 dochodu, czasami po plus 2000. I ten system działa jakoś dziwnie. Dobra, wyrównaliśmy ten kawałek. Dobra, teraz droga. Tak, tu i tu. Teraz kasujemy ten kawałek. Mhm. Teraz musimy wziąć ziemię stąd. Jak to tu wygląda? No, wygląda to coraz fajniej. Wow! I widzę, że odcinek zrobił nam się bardzo długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie nadal będziemy przerabiać tutaj te drogi. Zrezygnujemy chyba z tych dróg jednokierunkowych, bo z tego co widzę, to one tak średnio się spisują. Będziemy budować tutaj więcej wieżowców, aby pomieścić jak największą część populacji naszego miasta tutaj, już na tych docelowych poziomach. Oraz coś podziałamy znowu przy parku, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.